Cześć kochani, mam nadzieję, że się nie przestraszyliście. Tym razem tutorial na Halloween, troszeczkę opóźniony, ale mam nadzieję, że jeszcze komuś się przyda. Będziemy przeprowadzać taką oto charakteryzację ze świeżymi, ropiejącymi, okropnymi ranami na twarzy. Wygląda to trochę jak po oparzeniach chemicznych. Ogólnie efekt końcowy mi się całkiem podoba, całkiem fajnie to wyszło. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak taki tutorial wykonać, to zapraszam na dalszą część filmu. Ale przedtem, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wykonać taką masę, dlatego że jest to zrobione z masy żelatynowej, więc jeśli macie się ochotę dowiedzieć, jak wykonać taką masę żelatynową, to odsyłam Was tutaj do tego filmiku. Cześć! I zaczynam od tego, że ten swój kształt, który mam na kartce, będzie to rana z masy żelatynowej. Teraz w kolejnym właśnie etapie będziemy to sobie kleić do twarzy, więc ja już mam tą żelatynową ranę tutaj przygotowaną. Przekręcam ją sobie, ściągam z kartki, przekręcam na lewą stronę i będę smarować klejem do sztucznej rzęs. Takim najzwyklejszym, to akurat nie ma większego znaczenia, jaki to ma być klej. Mam to sobie tutaj. Przekręcam na lewą stronę i smaruję klejem. Dobra. Tak wygląda posmarowane, jak jeden wielki biały glut. Teraz tego galaretowego gluta sobie przykleję do buzi. Staram się wszędzie go sobie równo docisnąć. Dobrze, tu mam jeszcze oberwany kawałek. Też czeka na mnie tutaj na kartce. Wiecie co, o tyle jest fajna masa żelatynowa, że czujecie coś chłodnego przyklejonego na twarzy, ale jest to zupełnie elastyczne i dopasowuje się do Waszej mimiki, więc jest bardzo wygodnie w tym chodzić. Okej, całkiem nieźle. Teraz biorę sobie jeszcze raz sztuczny klej i nakładam na wierzch dłoni. Teraz będę sobie nakładać na brzegi. Po prostu wzmacniać to sobie i dopasowywać do reszty twarzy. Teraz biorę sobie jakiś jasny podkład. U mnie to będzie Max Factor w odcieniu 100. Biorę sobie podkład i gąbką. I gąbką nakładam sobie na twarz i na ranę. Pudruję sobie teraz pudrem. I teraz powolutku zaczynam cieniowanie. Najpierw użyję sobie szarego cienia z paletki Paraguaya, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, skąd będzie to cień. Róbcie cieniowania, czym Wam wygodnie.
Teraz będę używać takiego chłodnego brązu Inglota Matte 363. Teraz Kobo 117, też matowy cień. I teraz ciemnofioletowy cień z takiej dwójki z Sunseek. Jeszcze ciemniejszy brąz Inglot 378, też matowy. Teraz biorę sobie trochę pigmentu z Kobo True Red 403. Teraz bierzemy sobie jakąś czerwoną szminkę. W moim wypadku jest to Golden Rose numer 120. To jest ogólnie krew. Biorę sobie jeszcze eyeliner z Lovely. W zasadzie obojętnie jaki eyeliner macie, możecie do tego użyć. I robię sobie głębie tutaj w niektórych rejonach.
Biorę sobie jeszcze ciemniejszą szminkę. Anne-Marie Borland Ginger Bronze. Teraz, w zasadzie moglibyście użyć sztucznej krwi, ale że mi się już nie chciało jej robić, jestem straszliwym leniem, więc maluję sobie nadgarstek tą ciemną pomadką, dosyć grubo. I tutaj mam ucięty kawałek gąbki tej drucianej. Teraz biorę sobie tą gąbkę, maruję w tej szmince i odciskam na twarzy. Teraz, żeby nadać tej ranie troszeczkę takiego, żeby tą krew zrobić bardziej taką rzeczywistą, i polewam to wszystko gliceryną. Okej, no to chyba tyle. Mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał. Wszystko teraz wygląda, pokażę Wam na zbliżeniu. Rana wygląda tak. Dajcie znać, co myślicie, czy Wam się podobało. Jakieś może konkretne sugestie. Oczywiście ta krew mogłaby być troszeczkę ciemniejsza. Możecie użyć sztucznej krwi. Możecie zrobić też sztuczną krew w domu, mieszając, roztapiając w kąpieli wodnej cukier z gliceryną i z barwnikiem spożywczym. To jest chyba najłatwiejszy sposób. Mnie się już nie chciało bawić, nie chciało przygotowywać, dlatego że to i tak jest naprawdę dla mnie długi tutorial. Więc zastąpiłam to najprostszymi podręcznymi kosmetykami. Efekt i tak fajnie wyszedł, więc myślę, że Wam się spodoba. Dajcie znać. Do zobaczenia.